Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest Republika po południu, czas na rozmowę z publicystami, a jest co podsumowywać, co komentować, także zachęcam do wysłuchania i witam się od razu z naszymi gośćmi, a są nimi panowie redaktorowie. Mateusz Wyrwich, Tygodnik Niedziela, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I pan Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, dzień dobry. Mamy problem z połączeniem z redaktorem Formelą, ale myślę, że za chwilę wszystko będzie w porządku. Panowie, wiadomość z ostatniej chwili. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Opozycja nazywa tę ustawę antytusk. Autorem nowelizacji jest sam prezydent, także prezydent podpisał swoją niejako nowelizację. I przypomnę, że zakłada ona trzy zmiany w stosunku do pierwotnego projektu. Mianowicie komisja ma mieć charakter ekspercki, czyli nie będą mogli zasiadać w niej parlamentarzyści, ani posłowie, ani senatorowie. Odwołać się będzie można do sądu powszechnego, a nie administracyjnego. Ponadto zniesione zostaną środki zaradcze. I pytanie do redaktora Mateusza Wyrwicha. Czy taka komisja jest nam potrzebna na te kilka miesięcy, na ostatniej prostej przed wyborami, czy być może ona tylko jeszcze skłóci bardziej Polaków? Proszę pana, ty, którą miała skłócić, to już dawno skłóciła, to po pierwsze. Po drugie, no, skoro oni mówią, że to jest komisja antytusk, to znaczy można powiedzieć, że to jest antyrusek. Komisja antyrosyjska, tak to można też powiedzieć. Skoro tak, no to bardzo prorosyjski musiał być ten Tusk. Czy jest, no, w ich mniemaniu musiał, skoro tak to nazywają. Oczywiście jest to komisja, która powinna, no, po 30 latach, mam nadzieję, spojrzeć na to, co się w Polsce dzieje, co się dzieje wokół parlamentu, czy w parlamencie w Polsce, czy myślę, że to będzie zawadzało także o Parlament Europejski. To znaczy mam na myśli tutaj o wpływy polskich europarlamentarzystów, albo inaczej mówiących językiem polskim. I no, warto by się zastanowić, czy na przykład, czy pan Pawlak nie spłacał długów, darując ten miliard euro, czy tam dolarów, o ile mnie pamięć nie myli, za niespłaconą pożyczkę przez na przykład SLD, które to SLD zawierało ją na początku lat 90. Bo nigdy nie dowiedzieliśmy się, czy ta pożyczka została zwrócona, czy nie. Być może właśnie teraz miała być zwrócona z odsetkami. To myślę, że warto wyjaśnić. Między innymi to. Ja chciałbym przypomnieć przez lata, powiedzmy sobie 90., 2000, zresztą zapewne też i teraz jest, dziennikarze mieli, było 500 czy 600 dziennikarzy akredytowanych w polskim parlamencie, natomiast 3000 akredytowanych lobbystów, więc to ciekawe też zjawisko, z jakich krajów oni pochodzili, właśnie czy w jaki udział, bo wielokrotnie się widziało przedstawicieli ambasady na terenie parlamentu i nie tylko wtedy, kiedy jest, że tak powiem, spotkanie prezydenta czy marszałków Sejmu z tymiś przedstawicielami, tylko po prostu w różne inne dni. Przypomnę, że zgodnie z pierwotnym projektem komisja mogła orzekać o 10-letnim pozbawieniu możliwości wykonywania funkcji przez osobę, która zostałaby właśnie uznana za tą, która w jakiś sposób była na wysokim stanowisku urzędniczym prorosyjska. Teraz te środki zaradcze, wszystkie, nawet właśnie ten dotyczący pozbawienia na 10 lat wykonywania funkcji publicznej, zostały zlikwidowane nowelizacją prezydencką. Ta komisja będzie po prostu mogła orzekać, że jakaś osoba nie jest zdolna do tego, żeby wykonywać funkcje publiczne, ale w zasadzie bez większych konsekwencji. I pytanie do pana redaktora Marka Formeli. Jak pan uważa, czy ta komisja jest potrzebna, być może konieczna, mimo że jest że jesteśmy w czasie praktycznie już wyborczym? No, wydaje mi się, że po serialu Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza wiemy dużo, dużo więcej niż przed emisją tego filmu. Dużo, dużo więcej na temat polityki polsko-rosyjskiej, którą prowadził rząd Donalda Tuska.
chociaż ja pozwoliłem sobie w wielu przypadkach mówić, że była to polityka, zważywszy na ujawnione okoliczności, bardziej rosyjsko-polska niż polsko-rosyjska prowadzona przez rząd polski. Okoliczności, które zostały ujawnione, ta próba wyłączania prezydenta z kształtowania polityki zagranicznej, okłamywania, mówiąc wprost, prezydenta w wielu przypadkach, nierespektowania jego korespondencji albo powoływanie się w rozmowach z prezydentem Stanów Zjednoczonych na stanowisko strony rosyjskiej, premiera Putina przez polskiego premiera. To wszystko razem bardzo wiele mówi o tym wpływie rosyjskim na kształtowanie polskiej polityki, na istotę tego resetu, która ma swój ciąg dalszy w polityce energetycznej niemiecko-rosyjskiej, bo to należy chyba jakoś wspólnie też widzieć, tak jak należy też dostrzegać te próby wyprzedaży polskiego sektora paliwowego firmom o często bardzo klarownych powiązaniach z kapitałem rosyjskim. Ja zwróciłbym uwagę, bo być może to umyka, że ta polityka w gruncie rzeczy bardzo odpowiadała stronie niemieckiej, choć była prowadzona bez bezpośredniego udziału strony niemieckiej, bo przecież Niemcy nie mają własnego wielkiego przemysłu petrochemicznego, więc likwidacja czy też wyprzedaż polskiego przemysłu petrochemicznego, rafineryjnego wtedy, była krokiem, który pozwalał Niemcom odzyskać inicjatywę i zrównoważyć tę przewagę konkurencyjną, którą wtedy mieliśmy. To są implikacje gospodarcze, o których się do tej pory mniej mówiło. Komisja bez tych uprawnień, moim zdaniem, jest komisją bardziej ze względu na czas, okres, w którym powstaje, o czym pan redaktor powiedział. Ona niestety wchodzi w środek kampanii wyborczej i to z wszystkimi negatywnymi, ale też pozytywnymi konsekwencjami tego stanu rzeczy. Ja uważam modernizację tej ustawy, którą prezydent przeprowadził, automodernizację, za ważną i dobrze służącą budowie państwa demokratycznego. Panowie, kolejna sprawa. Wczoraj dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Dzisiaj przyznało to Ministerstwo Obrony Narodowej. Co do szczegółów, Mi-8 i Mi-24 wleciały na teren naszego kraju w okolicy Białowieży. Leciały na bardzo niskiej wysokości, więc były trudne do wykrycia przez radary. Śmigłowce realizowały szkolenie w pobliżu granicy, o którym poinformowano polską stronę, natomiast przedstawiciele polskiego rządu mówią jednoznacznie, że to była prowokacja, a zareagowali w ten sposób, że wezwali przedstawiciela ambasady Białorusi w naszym kraju na dywanik. Natomiast jak reagować na taką prowokację? I to pytanie kieruję do redaktora Mateusza Wyrwicha, ponieważ sytuacja oczywiście może eskalować. Czy polski rząd zachował się odpowiednio? I czy być może nagłaśnianie tej sprawy za bardzo, tak jak to robi opozycja, nie służy tak naprawdę polskiemu bezpieczeństwu? No cóż, co do tego, że będą prowokacje, te prowokacje będą się nasilały wraz z wyborami. Jak to mówiono, no w Moskwie nasz człowiek w Warszawie, więc będą chcieli człowiekowi, o którym to zresztą Łukaszenka bardzo pozytywnie się wyrażał, temu człowiekowi będą pomagać w ewentualnym wygraniu wyborów. Daj Boże, tak się nie stanie, ale w każdym razie te strachy, prawdopodobnie będą jeszcze jakieś prowokacje z tymi wagnerowcami. W każdym razie ten element straszenia polskiego społeczeństwa, wpływania, no w końcu ludzie też mają swoje nerwy i mogą w pewnym momencie nie wytrzymać, jest po prostu wpisany w politykę sowiecką, bo jeśli mówimy tutaj o Białorusi, no to trudno powiedzieć, że jakikolwiek wpływ na te działania ma Łukaszenka, bo w końcu ten Wagner, który tam jest, to myślę, że znalazł się z dwóch powodów. Jeden to oczywiście strategia wobec krajów NATO, sowiecka, rosyjska, a z drugiej strony po prostu w momencie, kiedy pilnowanie Łukaszenki, który ewentualnie gdyby miał ochotę zaprotestować przeciwko działaniom Rosji, to po prostu będą pilnowali tego Łukaszenki, żeby tego nie zrobił ci Wagnerowcy.
pilnowali, to jest taki eufemizm, to znaczy prawdopodobnie zakończy się jego działalność wówczas. I to samo pytanie kieruję do redaktora Marka Formeli. To była prowokacja, to było celowe działanie, nie można mówić tutaj o przypadkowym zabłąkaniu się śmigłowców, tak twierdzą przedstawiciele polskiego rządu. Natomiast pytanie, jak na takie prowokacje reagować? No to jest kluczowe pytanie, przed którym stają polscy politycy i dowództwo, polskie dowództwo wojskowe, dlatego że można zakładać, że zgłoszenie tego szkolenia było rodzajem zasłony, rodzajem listka figowego, za którym kryły się nieco inne cele, czyli badanie możliwości naruszenia polskiej granicy, głębokości tego naruszenia, stopnia reakcji strony polskiej na naruszenie, delikatnie anonsowane, choć z wyraźnym wzmiankowaniem, że te manewry czy to szkolenie odbywa się wzdłuż granicy. No z drugiej strony strona polska mogłaby oczywiście, też trudne jest do zaakceptowania, myślę, tłumaczenie, czy wyjaśnienie może bardziej, że przelot na tak niskiej wysokości był trudny do uchwycenia, no bo to też zbyt wiele mówi o polskiej, o sile polskiej obrony, o sile polskiej obserwacji. Zdjęcia tym śmigłowcom robią mieszkańcy. Wojsko informuje, że przelot był na zbyt niskiej wysokości. No to nie są dobre sygnały. To w tej sprawie myślę, że nie możemy sobie pozwalać na taki chaos na tej granicy, bo to jest w tej chwili moim zdaniem granica, która ma krytyczny charakter dla sytuacji w Europie. To jest granica, która jest frontalnie atakowana przez przemysłowy eksport migrantów, eksport organizowany przez kilka państw, w tym Rosję i Białoruś. Eksport, który jest wspierany non-stop przez służby białoruskie i eksport, który jest z olbrzymią determinacją powstrzymywany przez polską Straż Graniczną, której pan Joński, pan Szczerba, ani pani Jachira nie dostarczają pizzy ani śpiworów. Polscy żołnierze, polscy funkcjonariusze Straży Granicznej tak naprawdę bronią spójności obszaru Schengen, obszaru Unii Europejskiej. Więc te próby, które podejmuje Białoruś, igraszki z odpornością polskich żołnierzy, z odpornością polskiego systemu obronnego, muszą być traktowane dużo poważniej niż tylko odpowiedź, że te helikoptery leciały zbyt nisko, żeby można było je wykryć, skoro wykrywają je okoliczni mieszkańcy i robią im zdjęcia. Panowie, ostatnia kwestia. Gazeta Wyborcza mówi o tym, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra na jesieni wybory parlamentarne, to będziemy mieli do czynienia z końcem demokracji w naszym kraju. Pani Dorota Wysocka-Sznep wczoraj pisała właśnie w Wyborczej, zacytuję, gra toczy się o wszystko, to mecz absolutnie ostatniej szansy. Jeśli drużyna opozycji przegra, wypadnie z gry na kolejne lata, nie na jeden sezon, może na zawsze, następnych rozgrywek nie będzie. Nie będzie już żadnej ligi, ani żadnych dalszych nadziei i ostatnich szans. To będzie koniec wolności i koniec demokracji. Pan redaktor Mateusz Wyrwich, jak ocenia właśnie tego typu wpisy, że Prawo i Sprawiedliwość równa się koniec demokracji w Polsce? No oczywiście to jest koniec demokracji dla Michnika et consortes. To jest ta grupa ludzi, którzy uważają, że demokracja jest tylko wtedy, oczywiście wtedy, kiedy oni są u steru władzy. Unia Wolności, Platforma Obywatelska, KLD, no to właściwie to samo tak na dobrą sprawę. W związku z tym pani, która mobilizuje elektorat Platformy Obywatelskiej, będzie pisała coś takiego. No, nie należy się temu dziwić i po prostu dla nich to oczywiście będzie koniec różnych serwitutów. Biedacy już tam utyskują, że mają małe reklamy, niskie wpływy z reklam, że już tam niewiele ich ludzi czyta, znaczy niewiele w porównaniu z, powiedzmy sobie, sytuacją sprzed 10 czy 15 lat. To jedno. I oczywiście to, co jest oprócz tych
wpływów finansowych, które są bardzo odczuwalne dla gazety i nie tylko dla gazety, dla całego środowiska, to są te bardzo mocne i bolesny odpływ tego kółka wzajemnej adoracji albo tego elektoratu, jakbyśmy powiedzieli, tych ciągłych chwalców, jak to wspaniały model demokracji przy współpracy właśnie Niemiec reprezentuje Gazeta Wyborcza, czy jej podobne środowiska. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pan Mateusz Wyrwich, Tygodnik Niedziela, i pan Marek Formela, Gazeta Gdańska. Dziękuję panowie redaktorowie. Kłaniam się nisko, a widzów naszych zachęcam do pozostania z Republiką.